Zapraszamy na drugi odcinek Tramlak wganianego po strefie A. Jeśli nie oglądaliście odcinka pierwszego, zalecamy się z nim zapoznać używając karty wrogu. Są tam wyjaśnione zasady, przedstawione drużyny i oczywiście rozgrywają się tam wszystkie wydarzenia, które doprowadziły nas tutaj. W ramach przypomnienia, drużyna czerwona jest na ogonie Kota w drużynie niebieskiej i obie znajdują się przy osiedlu Kotowo. Natomiast drużyna żółta znajduje się na Górczynie. Warto również wspomnieć o dwóch zasadach, które pojawią się w tym odcinku. Pierwsza to Power Up, czyli możliwość nieudostępniania przez drużynę uciekającą przez pół godziny swojej lokalizacji drużynom goniącym. A druga to obowiązek zjedzenia pełnego posiłku podczas gry. Doszliśmy do Komornik, prawie. To jest zjazd na Komorniki, tam już dalej gdzieś. Więc tak jakby się wracamy, ale wzdłuż głównej, bo tak jest śmieszniej. I dokładnie tak, ale teraz zejdę na dół, bo tu się robi ciasno. Więc idziemy takim pięknym przejściem po złej stronie ekranów, bo tak, bo tam nam się po prostu skończyła droga. Jak wam idzie łapanie, co? Bo coś mi się zdaje, że kiepsko. Frajerzy. Właśnie ruszamy autobusem linii 702. Pierwszy raz w życiu jadę. Ja też nigdy nie dojeżdżałam z Górczyna na PKM. Ja parę razy, ale nigdy nie jechałam na południe od Górczyna na PKM autobusem. No więc... A w ogóle... Czy na drugą stronę tam pasy? Tam pasy? Ja będzie tu? Tu nie masz pasów, nie? Tam są po drugiej stronie, trzeba by dwa razy na szagę. No ja bym trochę. Ale to też dwa razy na szagę idzie. Potędy, to jest takie duże, że tak jakby damy radę to wyczasować. Dobra, jeżeli trafimy, to następny vlog jest z wieży widokowej. Jedziemy. O, Komornicy się w drugą stronę. Dalej ich śledzimy. Mamy nadzieję, że jesteśmy mniej więcej w dobrej okolicy. Bo oni już tu... Chyba nie ma przejścia. Tędy, prosto. A oni przeszli pod? Tak, przeszli, są po drugiej stronie. Na pewno? Tak, tak powiem. Okej. To jest pierwsza ulica, później jest jeszcze większa. Dobra. Że chyba taki Ignacy gonią. Jak ja niesamowicie nie mam kondycji. Na Lubań! Ej, ale to kurwa, jak oni tu dotarli. Wyglądam nam na to, że poszli ulicą, która jest za tym domem. Więc spróbujemy ich odciąć zgodnie z stwierdzeniem Pitagorasa tędy. Ale oni mają dużo skrętów w tamtą stronę, oni nas odetną. I to jest tak chyba. Chyba, że tu dojdziemy do tej ścieżki. Bo ta ścieżka jest dobra. Pytanie tylko, czy tędy da się przejść? I czy nie są już i tak daleko w przodzie? Za 4 minuty mają. Tak, nasz autobus. Nasz autobus mają za 4 minuty. No ale... Oni stoją tu. Gdzie jest ten przystanek? Czekaj, zniknął Sztoma. Sztoma bardzo. Tu się ruszył. Tak. Chłopacy użyli właśnie power-upu. Power-upa mają. 3702 w drugą stronę. Skąd wiesz, że mają power-upa? Napisał. O kurde. Dobra. Dobra. Czyli... Przedamy teraz, czy jedziemy... Ignacy idzie do krzaku, żeby zobaczyć, czy są na drzewach. Bo zapowiadali, że może se wejdą. Ale jeszcze jest w strefie B ten autobus. Jesteśmy w A. Tak, ale tamten co jedzie, co oni chcą rzekomo w niego wsiąść. Okej, okay, dobra. Jesteśmy też tuż przy granicy administracyjnej. Więc są jakby trochę zapędzeni w róg. Dobra. Więc są dwie opcje. Idą przez szachty, albo jedą 702. Jeżeli nie będą jechać 702, to idziemy na szachty. Za nimi. Na dębiec. Dobra, dobra, idziemy. Dobra. Przestanek! Więc nie do końca rozumiem tą strategię. Zresztą tuż przed chwilą odjechał autobus,
którym mogliby się dostać z powrotem na Górczyn. A wiedzą, że my tu jesteśmy. Więc trochę tych manewrów nie rozumiem, ale no, zobaczymy, nie? A dalej strefa A? Tak. Oni zniknęli. Jak nie jadą tym, to poszli i idą na Dębiec. No więc plan jest teraz taki, że chyba minęliśmy Franka z Ignacym. Jednak może pójdziemy na tą wieżę widokową, bo obstawiamy, że Górczyn może być zajęty przez Kubę z Zuzą. Albo nawet przez Franka z Ignacym. I mogą się tam kampić. Więc nie chcemy tego. Zdecydowanie tego nie chcemy. Dobra, więc wracamy właśnie z takiego rogu. Kiedy odjeżdża 610? O 13.01, no to jednak nie. 33 minuty jazda, ale 20 minut czekania na autobus. No, nie, więc ja bym jeszcze poszedł tutaj w tą uradzką. To idziemy memować z wieży widokowej na wieżę widokową. Jeszcze nie wiem, którędy, bo wymijanie Franka Ignacego polem kukurydzy, ale wszystko jest w Poznaniu. I nawet teraz zbliżamy się do Poznania jako takiego, więc uważam, że nasza ucieczka jest już najbardziej epicką z ucieczek, jakie dzisiaj były. Bez faili w cofanie się i bycie złapanym. Mamy teraz jakieś 15 minut, żeby przejść się zobaczyć, czy przypadkiem nie zgadłem dobrego kierunku, bo po tym czasie odjeżdża autobus w stronę miasta i jeśli oni jakimś cudem się im udało pojechać na tą stronę, no to wypadałoby za nim pojechać. Problem jest taki, że 3 minuty przed tym autobusem się uwalnia ich power up, czyli będzie już za późno dla nas. Znaczy, no, będziemy się musieli po prostu cofnąć, nie? W razie czego, jeśli się okaże, że są w kierunku, w którym idziemy. My na razie będziemy musieli się cofnąć mniej więcej tak po połowie czasu, który został dla nas, żeby się przejść. 53-54 na godzinę. No tak, tak. Z górki jest, więc 54. Franek, chcesz kanapkę? Nie, dziękuję. Dobra, to trzeba szukać jakiejś drogi. Tak. Możemy się spytać o drogę. Zostam do drogi, teraz jak dojdziemy, normalnie. Którędy? To tylko przejściowe. Dzięki. O, i już wracamy normalnie na zasady gry. Okej, Kot i Sztoma mają jeszcze 16 minut w momencie power upa. Franciszek wyczaił nasz blef zła z King Crossem. Franciszek, jakby to nie był blef, oni zaczęli pierwsi przestawać dawać nam info. Co jest chamskie i teraz kiedy próbujemy się nawrócić, no to dupa, nie? Nadal nie chcą. No, rywalizacja, sorry, batory. Chcą rywalizować, ale trzeba w tym momencie współpracować, bo już oni chyba 2 godziny uciekają, Sztoma i Wojtek Kot. Dobra, przerwałem nagrywanie, ale właściwie... Ziom. To nie brzmi jak prywatna posesja, nie? Nie, to jest budynek, gdybyś zawaleniem, to jest też. Zakaz przebywania i tego typu rzeczy. No, możemy pozwiedzać. Nie, może to jest urbex. Był. Taktyczny urbex, przerwa na wiązanie buta, napojenie się, piękne poduszki zamszone, zamszone albo zamszowe. O, a tam jest droga ze szlabanem, a tam jest wieża widokowa. Zrobię śmieszne, że właściwie Google Maps poprowadziło nas drogą przez dom tego typa, bo dosłownie szedłem po ścieżce Google Mapsa, ale no i na Google jest publiczna, nie? No. Prawda? No. Przed nami wieża widokowa. Czas sprawdzić, gdzie jest Franek. Ktoś tak. Się buja na huśtawce. Z góry sprawdzimy, gdzie jesteście. To cześć. Byłoby śmiesznie, jakby też przechodzili właśnie obok tamtego typa i byłby taki, kurwa, kolejni, znowu we dwóch. I oni by byli, jak z nim przechodziło, to takich dwóch typa z plecakami. A no przechodzili. I wysłałem ich w lewo. O Jezu. Trzeba było mu powiedzieć, jak ktoś będzie szedł za nami,
pan ich wyśle w lewo, a nie w prawo. Nie no, oni nas wysłał i myślę, że poszliśmy w lewo, więc jak będzie im podpowiadał, też będzie mówił w lewo. To prawda, po prostu się nie posłaliśmy typa. To jest tak jakby zagrywka tak bardzo dobra. Co się... Mamma mia. Dobra, ale wchodzimy na wieżę widokową. Bo tak. Byłem tak jakby następny wideo, jak zobaczymy kogoś w wieży. No, pewnie. Wsiedliśmy w 702. Na idealnej przesiadce, dobra, prawie idealnej, bo musieliśmy biec na złamany kark. Ale niestety ich tam nie było. Co było dość nieracjonalne z ich strony, bo mieli power upa, czyli tak naprawdę zostaliśmy zbejtowani, ponieważ idą pieszo gdzieś. I spodziewam się, że idą pieszo przez szachty na Górczynie. Siema, siema. Jesteśmy na wieży widokowej, gdzie szliśmy przez takie oto ruiny piękne. Tam, za tym kominem daleko, tam was widzieliśmy ostatnio. Znaczy, ostatnio gdzieś bardziej za tym lasem, bo trochę nas goniliście, ale jesteście za wolni, Franek. To już jest Luboń, co tam widać. A tu Kotowo-Fabianowo, teraz rzeczywiście Kotowo. Tam jeszcze jest Poznań. Tam jest Poznań, tam jest Poznań. I prawdopodobnie tam gdzieś idziemy. Generalnie jakby Franek robił cardio, to może byście nas dogonili. To prawda. O, tam ktoś idzie. Czerwona czapka. Idziemy? To mogą być oni. Ale nie jestem pewien, to jest za daleko. Dobra, spieszamy z wieży. Ulica Przyszlabanie, Szymon. A, tam. Ale nie, to nie. Jest mały bubu. Nie, tu matka z dzieckiem, dobra, nieważne, małe bubu. Franek jest trochę większy. Tutaj kot się przetransformował, on tak umie. I w ten sposób się kamufluje, żebyśmy nie wiedzieli, że to on. A teraz nas truje i idzie obok nas. Jest przystanek Śmielowska. Śmiałowska, Boże. Jest 12.43. Za 5 minut jest autobus. Super. Adambiec. Tak. Z Górczyna. Jeszcze musimy coś zjeść generalnie. No, pamiętaj. Jest na spakowany obiad. Jeszcze obiadu nie mam. Ale wiem co zrobię, bo w ten sposób będę mieć i widelec. I... No, potrzebuję widelec. Tak. I w Żabce są lunchboxy. Za około 10 zł. Z sałatką, to ja mogę sobie szybko przemawiać do niej widelec. Więc to co myślimy teraz? To że czekacie na nas na Górczynie. Dlatego tam nie idziemy. No bo po co? No tak, dlatego tam idziemy was wszystkich. Ewentualnie ładna widokówka, proszę państwa. Staw Nowakowskiego. Tak, mamy 17 minut power upa. Dobra, idź. Dobra, idziemy przed siebie. Po prostu go wykorzystamy na dojście na jakiś inny autobus. Gdzieś będzie jechał w stronę centrum pewnie i będziemy spieprzać gdzieś na drugą stronę Poznania. No chyba, że nadal chcemy wygrać całego tramlaga, używając jednego tramwaju, który dojechał z nami na Jukowo. Piękny mural Mikołaja Kopernika, na którego osiedlu byliśmy niedawno. Pozdrawiamy również. W tym autobusie raczej nie będą. Patrzcie, ile tu jest jabłek. Patrzcie, ile tu jest jabłek. Nie, to jest widokówka. Możemy popatrzeć na jeziorko, ale widzieliśmy je z góry. To był lepszy widok. Idziemy dalej. Ten. Franka nie widać za nami? Nie, jest jakaś czerwona, ale to nie jest. Ktoś biegnie, ale to biegać. Jakiś... To nie Ignacy. To nie Franek, ten. Peace out. Ograne. Mam nadzieję, że oni tędy nie poszli. Ogólnie to się teraz zwracamy, bo stwierdziliśmy, że lepiej jest na pewno być, jechać w stronę centrum, niż zostać tutaj, kiedy im się skończy ten power up. To już za, nie wiem, 7 minut. Prawdopodobnie udało im się pójść na drugą stronę autostrady, na taki dziwny cypel granicy Poznania. I może jak się postarali, nawet doszli na Sowską do galerii handlowej, zjedli se pełny posiłek i teraz będą jechali za jakieś 3 minuty 180 na Górczyn. Ej właśnie, czekaj. Jeśli oni pojadą 180 na Górczyn, to my jesteśmy blisko nich w sumie. Tym naszym. Może pójdzie jakiś intercept na przystanku. Miejmy nadzieję. Możemy w karty pograć, co ty na to? Mam karty. No, zaraz możemy. Albo znaleźć jakąś galerię i skoczyć do kibla. Panorama Górecka. To co? Dobra. Panorama Górecka. Teraz idziemy was gubić w panoramie.
nara. Wojtek Godwasz napisał na myślę, że bawi się świetnie. My jedziemy sobie autobusem na Dębiec. Patrolując okolice Świerczewa. Patrzymy, czy gdzieś ich tu nie widać. Ich nie ma. Czekam moment, w którym Franek będzie montował i zobaczy, że oni gdzieś są w kadrze i będzie się ze mnie śmiał, że nie widzę ich. 5 minut power upa. Za 5 minut się dowiemy, czy to był dobry strzał, czy raczej... No, tylko mogliśmy strzelać. No w sumie tak. A nie chcieliśmy się wracać. Zdjęcie jakiegoś kota, film. Znalazł Wojtka kota, generalnie Ignacy. Muszę zobaczyć ten filmik. My wysiadamy na Dębiec PKM. Za minutę kończy im się power up i się dowiemy, czy byli w tym autobusie, czy nie. Tym się dowiemy. Za nami jakiś jedzie. Znaczy się skręcił przed chwileczką. Co tu jedzie 701? Ale nie ma ich. Dobra. Okej, oni wysyłają lokalizację. No dobra, power up się właśnie skończył. Oni są w Świerczewie za stawami. Tego bym się absolutnie nie spodziewał. A no wyprowadzili nas, to i nas wyprowadzili w kozi ruch tak naprawdę. I teraz mamy za 2 minuty jakoś autobus. Z Kuczyna mamy różne opcje. Zobaczymy, o Jezu kochany, zobaczymy gdzie oni będą. Jest szansa, że z Kuczyna będzie jakiś autobus w ich stronę znowu. To jest nawet bardzo prawdopodobne. Oni teraz zaczęli bardzo szybko jechać na północ. Są tu. Świerczewo. Jak... Tak, tym czy jechaliśmy, czyli wyprzedziliśmy ich. Dobra, jadą tu, jadą autobusem jakimś. 175 w drugą stronę, maybe? To jest jakby... Czyli przeszli przez szachty, tak jak mówiłem. Tylko, że niestety nie w dobrym czasie. Dobra. I oni jadą na Górczyn PKM? Zaraz zobaczymy, czy na Górczyn, czy na Dębiec. Chcesz iść do tej Żabki? Tak. Teraz to jest czas. Czekamy na ten spóźniony autobus i będziemy pilnowali, gdzie pojadą z Górczyna. Zresztą nie tylko nas wyprowadzili, bo Kubę i Zulę też. To znaczy, my ich wyprowadziliśmy. Ja im powiedziałem, że pojechali na ławicę i utknęli chyba w King's Crossie. No nie jest to dobre dla nas. Znaczy nie, bo to jest to, ja nie skończyłem tego mówić, pod kątem teorii gry w sumie nie jest dobrze być uciekającym w połowie gry, bo prawdopodobnie się zostanie złapanym i nie będzie miało czasu odbić. W dobrym momencie użyli power upa. Bardzo dobrym, ale generalnie im później i złapiemy, tym lepiej dla nas. Czemu? O, jadą 175, no tak. Ale na Górczyn. Tak. W górę. No nie wiem, zobaczymy. No chyba, że oni będą cały czas uciekać. No chyba, że oni do końca, gdy będą uciekającymi, no to by też była akcja. Dobra, jedziemy. Teraz nagle chcecie się komunikować, a cały czas pytałam się, gdzie jesteście, nic nie chcecie powiedzieć. Halo? Halo. No, halo, co? Czekamy na 610 na biurkowaniu. Okej, 610 już my jechaliśmy ogólnie 700-kami i zrobili power upa tymi 700-kami. Nie udało nam się ich złapać. Co halo cały czas gadacie? No słuchajcie czy nie? Dobra, to tak. To my... Nie wiem, czy mamy zdradzać naszą strategię, jak próbujemy ich złapać, bo nie chcieliście cały czas mówić na swojej. Wiem, że Franek wiem, że to Franek wymyślił, bo ty byś nie powiedział. Wiesz co, lepiej chyba jakbyśmy w ogóle pisali, bo to może będzie wolniej, ale dzisiaj nie będzie ciebie cały czas działo. Dobra, okej. Zuza próbowała się z nami skomunikować, w sensie no generalnie się komunikujemy. Ogólnie zawsze jest jakaś drama, więc teraz Ignacy i Franek robią mi drama o to, że nie chcę im zdradzić, gdzie jestem. Mimo tego, że przez cały czas nie chcieli, nie? Więc oni odpisać. Więc teraz pora na jedzonko. Tak, musimy teraz coś zjeść. Na razie nic nie wiem, no bo jeszcze nie zostało mi powiedziane. W każdym razie jedziemy na Górczyn. I mamy nadzieję, że nieważne jakie tam będą autobusy, to i coś tam będzie, żeby ich złapać. W każdym razie teraz zaczęli się ruszać znowu komunikacją publiczną, więc mniej więcej od końca ich, tak mniej więcej od 13, im się zaczyna 60 na 70, no więc jeszcze mają pełno czasu na jeżdżenie.
okolicach fortu cały czas. No. Tam patrzyłem, są jakieś autobusy, którymi tam dojedziemy z Grzyna. Dobra. Robimy mukbang. Właśnie wbijam to pudełko i widzę, że coś tu się toczy. To żyje, to żyje! Nie! Nie! Co to jest? Tak... Tu! Mój makowiec jest kulką z makaronem. Dobra, Kuba, daj widelec. Smacznego. Ja wywaliłem sobie plastik do sałatki, teraz mam przerąbane. Dobra, koniec nagrywania. Makowiec z makaronem. Smacznego! Dobra, siedzimy teraz w piątce. Czekamy aż ruszy. Jesteśmy na Górczynie. Autobusy nie dojeżdżają za bardzo w stronę galerii, w której oni mniej więcej są. Chcemy ich ewentualnie odciąć na Głogowskiej Hetmańskiej, jeśli zdecydują się wsiąść do 179. A jak nie, to i tak będziemy w miarę bliżej nich. Potencjalnie też napotkamy autobus bardziej w ich stronę na Głogowskiej Hetmańskiej. No. Manhunt, JRL, tak, dobra, jest nasz tramwaj. Wsiadamy. Dobra, tutaj. Jedyny przystanek czy dwa? Dobra, zobaczymy. Nie ruszają się stąd. Drużynowo. To jest to coś. Tu? Gdzieś niedaleko stąd? To oni są tu. I może, nie wiem, na jakiś autobus czekają na południe. Albo na? Na przykład na ten. 169. Na 107. O, idą w tą stronę. Idą coś zjeść. Do panoramy poszli. Wygląda na to, że weszli do galerii, no bo przecież nie byli w galerii wcześniej, a muszą zjeść i chcieli to zrobić jako uciekający. Sprawdzę szybko, czy pomoże nam jakiś autobus, mniej więcej jak dojedziemy dalej. Idziemy tam. Okej, a tutaj możemy dojechać do tej panoramy 100? Tak, na której wyczynamy. Teraz jest jaki? Teraz jest kolejowa. Aha, dobra. Jak włączyłeś telefon? Może... Kurczyn to stan umysłu. Ta gra to jest stan umysłu, ale mi się podoba. No, no, no. Chociaż pewnie Franek kontrolują content, a my tylko strategizujemy i nam się nic nie udaje. To też jest content. Okazuje się, że chyba weszli do galerii zjeść, czyli lepiej było pójść, ale bezpieczniej zjechać. Chociaż już wcześniej popełniliśmy błąd wzięcia bezpieczniejszej trasy. Już nie, tamta trasa akurat była bez sensu. No ale w każdym razie będziemy trochę później niż byśmy byli, jakbyśmy szli. No i liczymy na to, że dosyć długo będą jedli. Może. No, nie wiem, czy Franek będzie kontakt, ale... Franek będzie mówił, jaka jest teraz najgorsza strategia. I pokazywał nas. Oni poszli zjeść. A przecież już jedli podobno. Może piekowali. Ja sobie pójdę na ramię. Dobra. Może kibel. Kolejowa. Może kibel. Co? No może kibel, masz rację. Tędy? Tak, tędy. Znaczy, wiesz co, boję się, że nas zobaczą, a ja nie będę ich gonić. Dobra, sprawdzę, gdzie są. Panorama, tędy. Kilometr to jest. O kurwa. Wprost jest tu. Tu, tak? Tak. To idziemy. To na północy panorama. Na północy panorama jest... 0,8 km. Ja pier... Nie no, ja nie dam rady ich złapać, będziesz musiał biec. Słuchajcie, kolejna zmiana planów. Wysiedliśmy właśnie na Krauthofera i... Szybciej będzie przeciąć drogę. No, szybciej będzie przeciąć drogę. Autobusu to będzie problem. Tym bardziej, że autobus, na który chcieliśmy się przesiąść, jest spóźniony, więc lepiej będzie iść. No i może coś z tego wyjdzie. Stąd są te autobusy na Dębiec, nie? Stąd jechaliśmy kiedyś na Dębiec autobusem. Są na północy panoramy. Myślę, że lepiej czatować przy wyjściu, ale tak, żeby nas nie widzieli. Ignacy mi napisał, że są na osiedlu Hetmańskim. Dobra, teraz czego sprawdzamy drogi ucieczki stąd? Autobus tamty na Dębiec, tak. I potem może pociąg. Myślę, że PLR by się przydał teraz. No. Jakbyśmy nie pali, to używam PLR od razu. Już widać u nas panoramę, tak? Za 6 minut autobus na Dębiec. Okej. Okay. A następny? Panoramę. Wyszli, tak. Dobra, co tam?
chyba widać się jak... Nie idą? Będą w takiej słońce, że nie widzę. Czy ty ich kurwa widzisz? No byli tam oboje. Chyba są na przystanku. Przechodzą na drugą stronę ulicy. Przeszli, idą. Chodź, trzeba, schowamy się za tym gównem. Kuba, co ty robisz? Widzę tam chyba Ignacego w krzakach. Myśleliśmy, że obiegacie. Ja wszystko. Ale to było kupie, że Kuba się na tym spała. Myśleliśmy czekać na autobus, bo za 3 minuty jest na dębiec, nie? To ja użyłem rapa. Nie, jeszcze nie. Właśnie nastąpiła zmiana. Kuba i Zuza ich złapali. My mamy 5 minut pauzy. Stąd nic nie jedzie w najbliższym czasie. Może pójdziemy coś zjeść, no bo jest taki wymóg formalny. Zobaczymy. To ten. Złapani jednak. Ale dobra próba była, bo był mindgame troszkę. Tego gdzie idziemy, gdzie oni idą. Plan na teraz. Dać im uciekać na dębiec. A sami pójdziemy pewnie do centrum. Czekamy aż im się skończy power up półgodzinny. Co nie? Nie użyli. Nie użyli jednak? Uciekamy. Boże, że wszystko się nagrało. Nie użyliśmy. Bo Kuba krzyknął, że... I mean, pewnie użyją, wiesz, tak jakby po cooldownie. Jak to my... cooldown, tak. Dobra, koniec cooldownu za około 10 sekund. 8, przebiegniemy się 7, na Głogowską 6, Hetmańską i 5, zobaczymy, czy jechać w stronę 4, głównego, czy w stronę Dębca. 2, 1, teraz. Szlaban jest zamknięty i jest korek. Bliżej nam było do kolejowej. Więc jesteśmy na kolejowej i czekamy. Chcemy zrobić już przesiadkę na dębiec, bo oni stoją przed szlabanem. Dobra, w autobusie. O, ruszyli. Właśnie ruszyliśmy, kurde. Przez ten szlab. Aha, jest 40 minut przesiadki na... No to nie. Spoko. Będą za jakieś 5 minut na dębcu. Za 5 minut będą na dębcu, czyli na pociąg nie zdążą. Wiesz co, a sprawdź, jakie są autobusy z Dębca najszybsze. Najważniejsze jest za ile? Za 2 minuty. Kurde, to mogą tam wsiąść. Mogą w mnóstwo. No. Nie, no to musimy pojechać na dębiec w razie czego. Video update. Użyliśmy power upa, znajdujemy się na Dębcu, bo był szlaban na pociąg. My stwierdziliśmy, że zostaniemy kanarami i przeglądamy po prostu wszystkie autobusy. Nie, tramwaje. Tramwaje, które przejeżdżają przez Traugutta. No bo jeśli uciekli autobusem, to ich nie znajdziemy, więc po prostu idziemy jeść. Więc natomiast jeśli... mogli zrobić to dla zmyłki, pójść na dworzec autobusowy i pójść na tramwaj z power upem będąc ukrytymi, więc możemy po prostu ich skontrolować, czy w trzech najbliższych tramwajach będą. A jak ich nie będzie, to idziemy zjeść. I generalnie plan jest teraz taki, że jedziemy na Poznań Główny ze stacji Poznań Dębina, co jest ryzykowne, ale jeżeli znajdziemy dobry pociąg na cokolwiek, kurna, na północy, to jesteśmy ustawieni i wpierdzielamy do lasu albo na jakąś waloną Suburbię i łazimy pieszo. Gdzie są Dębina? Niedaleko? Tu i Świętej Trójcy za tym jakby mostkiem i w prawo wtedy. Tak 200-300 metrów potem. Tak, ale chodźmy szybszym krokiem. O, tu ten pociąg jedzie. Tam, gdzie jest ten niebieska kładka, to jest Poznań Dębina. Co? No. Dębiec? Tak. Jakby... Przynajmniej najbardziej epicki moment było, jak wystraszyliśmy kota. To było epik. Jesteśmy przyczajeni w między kołami. Są oni? Są.